Wyobraźcie sobie, że jeszcze nie znacie Kratosa i nie wiecie, jak wielkim badassem jest. I w tym wypadku wita was ta scena. Dobra, nie chodzi mi o te piękne stópki, chodzi mi o to. No i to właśnie tym kolesiem przyjdzie nam zagrać w tym tytule. Niezależnie co już wiecie o Kratosie, to możecie to zeskrapować, ponieważ to jest w ogóle geneza historii Kratosa. Jesteśmy w trakcie jego kryzysu wieku średniego, ponieważ po 10 latach ciężkiej pracy dla bogów ma wreszcie dość. W dzisiejszych czasach w takiej sytuacji po prostu zmieniamy pracę. W czasach Kratosa unicestwia się swojego pracodawcę. I to będzie naszym głównym celem, jeśli chodzi w ogóle o ten tytuł, unicestwienie Aresa. Oczywiście w późniejszym etapie materiału wytłumaczymy, czemu Kratos ma dość tego koleżki. Teraz musimy się zająć panem wężem wodnym. Napieprzamy go trochę, kłujemy go w oko, udowadniając, że to my jesteśmy tutaj większym badasem, co sprawia, że wąż znika. Jednakże nie dzieje się to na długo, ponieważ jak się okazuje, wąż po prostu poleciał po swoich kolegów, których oczywiście też bez problemu pokonujemy. Najpierw robimy piercing pierwszemu, potem robimy piercing drugiemu, tylko po to, żeby wreszcie mieć dostęp do trzeciego największego padalca, któremu wbijamy drewniany kołek w mordę. Dzięki temu jesteśmy w stanie z jednej z tych bestii wyciągnąć klucz, który pomoże nam uratować dwie typiarki. Potem jak najwyraźniej uległy już urokowi Kratosa, to możemy ruszać z naszym questem. Pokonanie Aresa. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, chciałbym tutaj przedstawić, jakie mam doświadczenie w ogóle, jeśli chodzi o tą serię i jakie oczekiwania wiązałem właśnie z graniem w jedynkę. Moja przygoda z tą serią rozpoczęła się dosyć późno, ponieważ było to dopiero na PS3 przy God of War 3, gdzie zobaczyłem dokument na temat tego, jak Bogusław Linda udziela swojego głosu Kratosowi. Co z perspektywy czasu wydaje się niesamowite, że do tego tytułu w ogóle dostaliśmy coś takiego jak polski dubbing. Po zagraniu w rewelacyjną trójkę byłem na tyle zaciekawiony serią, że zagrałem również w dwójkę i w Ducha Sparty. Przy wszystkich tych tytułach bawiłem się bardzo dobrze, nie były to jakieś super rewelacyjne gry, nie należały do moich ulubionych, ale były bardzo solidne. Potem przyszedł czas na wielkie zmiany w serii, oczywiście coś tam jeszcze dostaliśmy, ale tego w zasadzie nie ruszyłem. W każdym razie dostaliśmy całkowicie nowego God of War'a na PS4. Powszechna opinia raczej rozpływa się nad tym tytułem, jednakże nie ja. Ja po zagraniu w ten tytuł i spędzeniu tam około 8-10 może godzin, przestałem w niego po prostu grać. Szczerze mówiąc, nawet nie mam pojęcia czemu, nie jestem w stanie wskazać jednego elementu, który mi nie pasował. Gdybym miał strzelać, to musiałbym wskazać na tempo tego tytułu. Mianowicie jest bardzo zmienne i niekoniecznie mi to po prostu pasuje. Ale dzisiaj nie będziemy się tym zajmować. Przechodząc do oczekiwań, jakie miałem do God of War 1, to nie były one przeogromne. Spodziewałem się poziomu Bayonetty 1, czyli solidnej rozgrywki, która ma zostać wyewoluowana w coś, co ma być genialne. I jeśli spojrzymy na poszczególne elementy tego tytułu, to większość tytułu taka jest i się nie zawiodłem absolutnie. Bawiłem się bardzo dobrze, przy czym nie skończyłem tego tytułu i nie zamierzam go kończyć, kurwa, nigdy. A czemu? Dowiecie się w następnym segmencie niefabularnym. Żeby dostać się do Aresa, musimy ruszyć do Aten. Tam też rozgrywają się niezliczone bitwy na jej ulicach, które właśnie jest podbijane przez Aresa samego w sobie. Pokonujemy wszystkie potwory, które stają nam na drodze, tylko po to, żeby wreszcie ujrzeć wielką, potężną posturę Aresa. Tylko spójrzcie na to! What the fuck is this piece of shit? No i teraz prosiłbym o waszą opinię. W momencie, w którym coś takiego atakowałoby wasze miasto, jak szybko byście spierdalali stamtąd? W samej teorii jest to bardzo przerażający widok, ale no mogłoby to wyglądać troszkę lepiej. Troszkę mniej mogłoby się po prostu zestarzeć. I takich elementów w tym tytule jest trochę. Spójrzcie tylko na te twarze, które gadają do nas poprzez drzwi. Po zmasakrowaniu wielkiej ilości wrogów od tych twarzy właśnie, czyli od twarzy bogów, którzy przemawiają do nas przez palące się drzwi, niczym ten krzak.
Dowiadujemy się, że nasz bohater jest póki co za słaby, żeby mierzyć się z Aresem. Będzie musiał wyruszyć na wielką wyprawę, której celem będzie puszka Pandory, która da mu moce najwyraźniej tak mocne, tak wielkie, że świat śmiertelników takich mocy jeszcze nie widział. W tym celu musimy porzucić Atenę, no tak czy siak upadną najwyraźniej. I ruszamy na pustynię, na której musimy znaleźć gówno łaka, który dźwiga jakiś kamulec. Tutaj zatrzymajmy się na chwilę i pochwalmy ten tytuł za coś, za co powinien być pochwalony. Ponieważ zagadki na tym etapie rozgrywki są przewspaniałe. Chociażby dlatego, że w przeciwieństwie do aktualnych tytułów nic tu nam nie jest tłumaczone i to bardzo dobrze, ponieważ sami musimy rozgryźć, co ma nam pomóc w danej sytuacji. I żeby przedstawić to bardziej obrazowo, na przykład w tym pokoju znalazłem kuszę, która definitywnie nie była ustawiona w taki sposób, jaki bym chciał. Kratos oczywiście nie posiada umiejętności rotacji przedmiotów, ale może je pchać. Zapamiętałem to, poszedłem do następnego pokoju, pokonałem okoliczne stworki i poruszyłem pewną dźwignię. Jak się okazało, w momencie, w którym poruszyliśmy tą dźwignią, to odblokowała nam stryszek, na którym znalazłem sobie skrzyneczkę, ale nie to było najważniejsze, ponieważ w momencie, w którym pociągnąłem za tą dźwignię, pewien panel na podłodze został wprawiony w rotację. Gra nie musiała mi mówić tego, że mam połączyć te dwa przedmioty, że dzięki temu mogę wprawić w rotację właśnie tą balistę, którą spotkałem. Dzięki temu samemu musiałem wykminić, co zrobić, żeby dostać się do następnego pomieszczenia i uczucie satysfakcji było przeogromne. Wracając do historii, żeby znaleźć tego gówniaka, musimy przemierzać pustynie, na których pokonujemy trzy bijacze, których dusze blokują dostęp do świątyni. W momencie, w którym to już zrobiliśmy, znajdujemy róg, który przyzywa wielkiego Monkę. Na tym etapie rozgrywka w God of War 1 staje się absolutnie nieoparta na fabule, mianowicie po prostu jesteśmy poddawani testom, które mają zdeterminować, czy nadajemy się na posiadacza boksu Pandory, czy też bardziej po polsku puszki Pandory. Jako że fabularnie w tych etapach nic się za bardzo nie dzieje, to po pierwsze wytłumaczę wam backstory naszego bohatera i najważniejsze, czemu ta gra od tego momentu stała się absolutnym ściekiem. Jeśli chodzi o backstory, to Kratos mierzył się kiedyś z jakimś typem i przegrywał. Poprosił wtedy Aresa o pomoc, który wysłuchał oczywiście jego prośby i rozwalił jego wrogów. Oczywiście biorąc życie Kratosa jako zapłatę, Kratos dzięki temu stał się wielkim posłańcem śmierci dla Aresa, boga wojny. Dostał też fajne noże przy okazji, które przylegają do jego rąk, więc nie jest w stanie się ich pozbyć. Wszystko w tej kooperacji między Kratosem a Aresem szło przepięknie, mianowicie niezliczone ilości wiosek legły pod właśnie mieczami Kratosa i pod dowództwem Aresa. Ale Kratos nie przewidział jednego, mianowicie to, że posiadał rodzinę, która też żyła w wiosce. Pewnego razu właśnie w ten sposób Kratos ze swoimi mężczyznami napadł na swoją ojczystą wioskę, w której rozwalili absolutnie całą rodzinę Kratosa. Ale z jednego z domów wyszła baba, powiedziała, no, ale żeś zrobił, Kratosie. Teraz musisz się zemścić na Aresie i tutaj masz mączkę kostną z... w sumie to zrobioną z kości z twojej rodziny, więc posmaruj se tym mordę i przez to wyglądaj bardziej na badasa. Zemści się na Aresie teraz. Zajebista fabuła, co nie? Ale szczerze mówiąc, ta gra nie potrzebuje nic więcej. To jak najbardziej wystarcza. No i wszystko w tym tytule byłoby genialne, no patrzcie jak Kratos wygląda w momencie, w którym walczy z tymi przeciwnikami, ojeju! Patrzcie jakie zagadki rozwiązuje, wspaniałe! No i patrzcie jak mimo wszystko, mimo że ta gra wyszła z 20 lat temu, to w dalszym ciągu wygląda okej i same wizualia tych poszczególnych pokoi, które zwiedzamy, są jak najbardziej git. Wszystko fajnie. Gdyby nie to, że twórcy dostali jakiegoś wylewu głowy, kurwa, w połowie tego tytułu. Jedna interakcja, czy każdy jeden pierdolony pokój, który trafiamy w momencie, w którym jesteśmy już ponad w połowie gry, jest męczący w chuj. W
każdym z tych jednych pierdzielonych pokoi czuć tutaj po prostu bardzo to, że twórcy chcieli bardzo wydłużyć ten swój tytuł. Spójrzcie chociażby tutaj, mamy sobie piły, mamy jakieś platformy i mamy przycisk, który sprawia, że musimy dostać się przez te platformy jak najszybciej. Wszystko fajnie, na końcu mamy drzwi, do których musimy lecieć czym prędzej, bo inaczej się zamkną. I przeskoczyłem przez te platformy, dostałem się w czasie, ale okazało się, że jest jeszcze jeden przycisk, który powinniśmy kliknąć, żeby te drzwi otworzyły się podwójnie. No więc co, wziąłem sobie pomnik, postawiłem na przycisku, wróciłem się oczywiście przez ten cały most. W momencie, w którym sfejlujesz tutaj, to musisz się cofać całą drogę. Mianowicie, musisz przejść przez ten most, postawić ten jebany pomnik na tym przycisku, po czym wrócić przez ten most i wtedy sobie dopiero zasejwujesz jakikolwiek progres. No ale dobra, załóżmy, że wszystko idzie idealnie. Postawiłeś ten pomnik, wróciłeś się, zasejwowałeś, idziesz do przodu, przyciskasz ten przycisk, idziesz do tych pierdolonych drzwi. Okazuje się, że te pierdolone drzwi są otwierane trzecim przyciskiem, który znajduje się pod ziemią. Ja wiem, pewnie w momencie, w którym byłbym bardziej spostrzegawczy, mądrzejszy, czy znałbym po prostu ten tytuł z kiedyś, to od razu bym przycisnął wszystkie trzy przyciski, tylko po to, żeby raz się przedostać przez ten most, wszystko poklikać, wrócić się i ponownie przejść przez ten most i dostać się przez drzwi. Ale jeśli ktoś mi powie, że tego typu etapy, które są w God of War'ze, po prostu nasrane, ich jest strasznie dużo, jeśli ktoś mi powie, że to nie zostało zrobione po to, żeby przedłużyć tytuł, no kurwa mać. Z tego miejsca chciałbym też powiedzieć, nie dokończyłem tego tytułu przez jeden z takich etapów, mianowicie wieżę kurwa z pierdolonymi nożami kurwa na sobie, które mają hitbox niesamowicie duży, albo Kratos ma niesamowicie duży hitbox. Ta gra po prostu mnie pokonała tym etapem, przyznaję się. Jednakże skrót fabularny będzie do końca, zobaczymy i zmontujemy go z YouTube'a i przedstawię wam oczywiście fabularnie, jak to wygląda, jak ta gra się kończy, no bo jeśli materiał się przyjmie oczywiście, to zajmiemy się też God of War'em 2 i 3. W ramach wieży, która ma dowieść naszej godności, jeśli chodzi o puszkę Pandory, pokonujemy testy od Zeusa, od Hadesa i nawet od tego pajaca, który trzymał tą wielką kulę zwaną światem. Dzięki temu wreszcie możemy dostać się do puszki Pandory. Tutaj pochwalę jedyne testy. W zasadzie jeśli chodzi o testy Posejdona, to level design tych testów jest przezajebisty. Kontynuując, docieramy wreszcie do puszki Pandory. Okazuje się, że nie otwieramy jej, ponieważ najwyraźniej wstydzimy się tego, co tam możemy zastać, tylko po prostu ją sobie pchamy i kopiemy. Aresowi się nie spodobało to, że kopiemy mu puszkę Pandory, więc rzucił w nas dzidom i zmasakrował nas. Udajemy się do Hadesu w ten sposób. W sensie Kratos tutaj umiera. Jeśli ktokolwiek myślał, że w ramach Hadesu powita nas jakiś gościu, który pomoże nam przekroczyć to jezioro dusz, albo powita nas sam Hades, albo jego pies. Nie. Powitają nas wieże usłane pierdolonymi nożami, które mają wielkie hitboxy i Kratos też ma wielkie hitboxy i to jest etap nie do przejścia, znaczy jest do przejścia, ale jest przeokropnie okropny. Zrezygnowałem w tym miejscu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Najwyraźniej dzięki tym wieżom wydostajemy się z Hadesu i spotykamy jakiegoś typa, który akurat kopał nam grób, więc dosyć był zdziwiony w momencie, w którym wstaliśmy. Dzięki temu, co najwyraźniej przeżyliśmy w ramach tego tytułu, już bez puszki Pandory z jakiegoś powodu, udajemy się na ostateczną potyczkę z Aresem. Opatrzcie, Ares ma w ręce puszkę Pandory. Strącimy mu ją, otworzymy, tak żeby nie zauważył. The God of War! After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. Dzięki temu możemy walczyć jak równy z równym z bogiem wojny. Najpierw jednak musimy zmierzyć się ze swoimi demonami, czyli z Kratosami, którzy chcą zabić naszą rodzinę. Potem jak pokazaliśmy Aresowi, że absolutnie nie obchodzi nas już nasza rodzina, w końcu leży martwa. On za to odbiera nam te łańcuchy, które przywiązał do mieczy, które przywiązał do naszych rąk. Jednakże nie przewidział Ares jednego. My mamy kreatywność.
po naszej stronie. Bierzemy miecz, który leży na budynku. I tym mieczem też dokonujemy jego żywota raz i na zawsze. Obejmując tym samym jego zawód, mianowicie Bóg Wojny.